Dzień dobry, witają się z wami dwa chorowitki, prawda Andrzeju? Tak, Kasia i Andrzej ziewający. Chorowitki, a nie ziewacze. Ale ziewam też. Dlaczego byliśmy chorzy? Bo tym razem to ja byłem, nie byłem źródłem zarazy, ale pierwszy zachorowałem. Był źródłem zarazy. Nie, znamy źródło U nas zarazy. W mieszkaniu byłeś źródłem zarazy. Ale ogólnie nie byłem źródłem. Podejrzewamy, że Andrzej zaraził się od naszego sąsiada. No i bardzo źle się czuł. Potem niestety ja się zaraziłam od Andrzeja i powiem wam, że od piątku do niedzieli nie miałam życia. No ale cóż, w poniedziałek wstałam i było bardzo spoko. Dzisiaj też wstałam, już w ogóle czułam się bardzo dobrze. W sumie nawet, chyba jak tak teraz myślę, to dzisiaj rano szleków nie wzięłam. Ale na wieczór może jeszcze na wszelki wypadek je wezmę. No, tak przyszłam wam poopowiadać, co ciekawego u nas. Poczekajcie, poprawię sobie kamerę. O, dlatego, że dawno się nie odzywaliśmy. Andrzeju, a co robiliśmy w weekend? Bo to bardzo ciekawe, tak sądzą. Byliśmy chorzy, ale na tyle dobrze się czuliśmy, że poszliśmy na maraton Johna Wicka, gdzie obejrzeliśmy pierwsze trzy części w kinie. Czwarta byłaby strasznie późno nad ranem, ale to jeszcze był weekend ze zmianą czasu. Więc... Nie, to nie był, w sensie no, weekend był weekend, tak, czasu. Ale kino było z piątku na sobotę. Tak, no, ale poszliśmy na czwartą część w niedzielę do IMAX-a. Tak, i powiem wam, że totalny sztos. W ogóle ogólnie rzecz biorąc, to tak przeczuwałam, że tak się ten cały film potoczy, więc może nie, że cały, ale w sensie, że takie będzie zakończenie. Więc to mnie akurat w ogóle nie zaskoczyło. Zresztą w połowie filmu jest taka, w dwóch trzecich w sumie. Jest taka scena, po której już można się spodziewać, jakie będzie zakończenie. Także nie będę nic mówić, żeby nie spoilerować, gdyby ktoś nie widział. Ale tak, John Wick w kinach, czwarta część, jest absolutnie prześwietna. I jakby ktoś z was jeszcze nie był, a się wybierał, to siedźcie do samego końca, bo po wszystkich napisach, ale tak po wszystkich jest jeszcze jedna scena. To tak, gdyby ktoś był zainteresowany. No, także było kino i ja, słuchajcie, nie wiem, czy to, no, chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to będzie widać, ale widzę, że kamera oddaje to doskonale. Tutaj wszędzie jestem cała w ciapkach, słuchajcie. Wczoraj byłam na zabiegu, nawet chciałam wam to nagrać, ale jakoś tak wzięłam kamerę i nie było w niej karty. Bo ktoś montował wcześniej filmy. I nie odłożył karty na miejsce. Była tam, gdzie wiedziałem, że jest. Ale nie w aparacie. No właśnie, nie w aparacie. A ja tak rano szłam, słuchajcie, do pracy, do biura. Wstałam w ogóle o 4:30, kosmos to był. No i tak na szybko wychodząc przed piątą, złapałam kamerę tylko w rękę i odpaliłam ją, żeby nie było. Ale ta kamera dosyć późno pokazuje ten komunikat o tym, że nie ma karty w środku. Bo właśnie chciałam sprawdzić też baterię. No i bateria była pełna, więc mówię, a dobra, biorę. To jak będę wracała... A właśnie jechałam prosto z biura na zabieg, to wam pokażę. No i no, nie pokazałam. Mogę wam pokazać właśnie, jak moja buzia wygląda. Bo wygląda, jakby była trochę zmasakrowana. Miałam mieć, słuchajcie, jakąś tam, nie wiem, złotą pielęgnację, tak ładnie się ten zabieg nazywał. Ale finalnie, ponieważ pani, macając sobie moją buzię, stwierdziła, że za dużo jest tu różnych nieczystości, których wypadałoby się pozbyć, miałam oczyszczanie. I tam był, robiłyśmy jakiś peeling kawitacyjny, ale nie wiem, jakiego preparatu żeśmy używały, a później jeszcze miałam takie, wiecie, oczyszczanie manualne, także no, wyglądałam no nie najlepiej wychodząc z tego gabinetu, ale stwierdziłam w sumie, że mam na to, wiecie, wywalone i poszłam prosto z gabinetu, poszłam do galerii Mokotów. Powiem wam, że ludzie no gapili się na mnie. Czułam się momentami niekomfortowo, no ale stwierdziłam, że no kurde, no przecież nieważne od tego, co sobie myślą, no to przecież to nie jest nic takiego, nie? Nawet jak sobie ktoś pomyślał, że mam trądzik, to co z tego? Także tak. A teraz jedziemy na tańce. A po tańcach coś wymyślę, dlatego że przyznam się, że właśnie przez weekend nic nie nagrywałam. Chciałabym zrobić porządki, więc może zrobimy je razem. My już, słuchajcie, po zajęciach mieliśmy dzisiaj zastępstwo i powiem wam, że jak się człowiek do kogoś przyzwyczai, to potem jest tak dziwnie, jak przychodzi inny nauczyciel, ja prawda? Wiem. Po prostu Iwonka jest zajebista i wyjątkowo specjalna, więc sądzę, że już jak już masz coś najlepszego, to wszystko inne jest tylko gorsze.
No właśnie, w sensie, żeby nie było to pani dzisiaj, oj, no, pój, była bardzo sympatyczna, w ogóle, no bardzo fajna też dziewczyna, no ale już wiecie, Iwonka forever w naszych serduszkach. Iwonka bardzo dobrze tłumaczy, tak, no, miałem wrażenie, że tak momentami jak poprowadzić, Iwonka... to nie wiedziałbym jak, a jakbym się zapytał tak mega dokładnie, w sensie jak głupi Iwonki, to ona tak jak głupie mu tłumaczy i wtedy wszystko rozumiem. No właśnie, bo Iwonka, powiem wam, że na zajęciach bardzo dużo zwraca uwagi na poprowadzenie kroku. I przez to, że jest taka bardzo dokładna i bardzo szczegółowa w tym, to naprawdę dużo łatwiej się potem taką figurę tańczy. Dzisiaj jak wyszliśmy na salę, pani powiedziała, że będzie figura z wychyleniem. O Jezu, powiem wam, że nienawidzę tych wychyleń. Miałam ochotę się cofnąć i wyjść z tej sali, ale już było zapłacone. Więc zostaliśmy do końca. Całe szczęście, no, pod koniec lekcji, w ostatnich 15 minutach pokazano nam jakby tą samą figurę, ale z innym wyjściem, takim, gdzie nie ma tego wychylenia, tylko wychodzi się z tej figury po ludzku. Także już było bardzo spoko. Nie, ogólnie fajne zajęcie, ale co Iwonka, to Iwonka, muszę wam powiedzieć. No. A my teraz jedziemy do Biedroneczki na zakupy. A najgorsze jest to, że w ogóle nie obczaiłam gazetek. W ogóle. Więc zmykam i teraz szybko to sprawdzę. Już wróciliśmy z Biedronki i słuchajcie, te dwie torby plus te czekoladki kosztowały nas aż 300. Za co? Za co, słuchajcie, a tutaj obiad Andrzeja, bo Andrzej najadł się zupy i nie miał miejsca na obiadek, który mu zrobiłam, ale to może lepiej dla niego, bo przesoliłam. Andrzeju, czy spróbujesz odważnie spożyć to? Ja zjadam tyle zupy, że chyba sobie na jutro zostawię. To się odgrzeje i będzie kites. No, może i tak. Nie wiem, staram się. Chcecie zobaczyć, co tu jest? Może wam pokażę? Wyłożyłam, słuchajcie, wszystkie zakupy, żeby wam to lepiej pokazać i generalnie, o tu, tam już nie, ale do tej Passaty to wszystko, plus te czekoladki, to jest, słuchajcie, to są 300, dacie wiarę? No dobra, jeszcze frytki mieliśmy duże, spakowane są już do zamrażarki, żeby się nie rozmrażały, ale generalnie, no tak kurde, nie tanio, nie tanio. Pewnie byłoby taniej, ale kupowałam też chemię, jak widzicie. Kupiłam sobie zapas tego, Domestos, 4 worki na śmieci. No generalnie wszystko tak kupowałam raczej w kilku sztukach. Ryż brązowy wzięłam, uwielbiam jaśminowy, ale po raz 1500-1900 będę próbowała podejść do diety. Więc wzięłam brązowy, no bo jest zdrowszy. Tak, tutaj polędwica, tutaj słuchajcie, steak dla Andrzeja, co kto lubi. Masło klarowane wzięłam 2 sztuki dla nas i dla Grzesia, bo mam wyrzuty sumienia, że jak chodzimy do niego, to on zawsze ogarnia te mięso. I stwierdziłam, że dla niego też kupię, tak żeby, wiecie, się odwdzięczyć. Tu mam batoniki i to, słuchajcie, chyba, w sensie nie jadłam ich wcześniej, wydawało mi się, że to są te batoniki, które jadłam zawsze. Ale opakowanie było trochę inne w tych, które kupowałam do tej pory i porównywałam sobie kaloryczność i to są dużo mniej kaloryczne niż te, które zawsze kupowałam też z tej firmy i to już żurawiną. Ale coś tam się pozmieniało, mozzarella, taka tarta. Kupiłam sobie 2 pojemniczki takiego małego majonezu i ja wiem, że Polska się dzieli na team winiary, team kielecki. Jak widzicie, ja jestem team winiary, jeżeli chodzi o kielecki, to dla mnie to w ogóle śmierdzi jak ocet. So, jestem na nie. I kupiłam sobie takie małe, dlatego że generalnie ja majonezu nie używam, na idzie Wielkanoc. I pewnie będę robiła sałatkę gros i do niej używam, jak robię sos czosnkowy, to robię właśnie pół na pół jogurt z majonezem. No i kupiłam sobie 2 takie małe sztuki. Bo ostatnio jak byłam w Biedronce, to były tylko takie, te wiecie, wielkie pojemniki, tych małych nie było, więc no właśnie stwierdziłam, że wezmę sobie takie malutkie. Data, jak widzicie, jest całkiem długa, bo do końca sierpnia, więc sobie w lodóweczce czy tam na półeczce poleży. Mój ulubiony soczek to jest ten jabłkowy z jarmużem i selerem. Andrzej twierdzi, że śmierdzi. No, słuchajcie, o gustach się nie dyskutuje. Jogurt naturalny w wersji bez laktozy. Oczywiście już też z myślą o ewentualnym grosie wzięłam ogórki konserwowe, bo były na promocji oczywiście. Passaty, Andrzej mnie skrzyczał, że niepotrzebnie wzięłam, bo podobno mam ich bardzo dużo, ale nie wiedzieć czemu, uroiło mi się, jak ostatnio je wyciągałam, że się kończą. No, pomidorki, banany, bo Andrzej codziennie je na śniadanie, właśnie jogurt z granolą i z banankami, rukola, do tego miks, sałat raz dwa i słuchajcie, wrapy. I o dziwo,
Te pszenne są ciut mniej kaloryczne niż te pełnoziarniste. Więc stwierdziłam, że skoro kaloryczność jest tutaj podobna, to wezmę pszenne, bo ogólnie mam wrażenie, że już dużo rzeczy jem takich ciemnych, a czasem mam ochotę, wiecie, na coś takiego typowo z pszenicy po prostu. No. Także tak. Pakuję to wszystko. I mam nadzieję, że mi się to pomieści. A te placki, bo chyba w końcu nie dokończyłam, widziałam sobie z myślą o śniadaniach. Słuchajcie, ostatnio widziałam taki fajny patent na śniadanie, że w taką tortillę można wrzucić jajecznicę, właśnie rukolę i pomidorki i że jest to taki ekstra wrapik śniadaniowy. Także na pewno jutro to przetestuję i wam pokażę. No ale dobra. Gadania na dzisiaj myślę, że już wystarczy. Pakuję to i siadam sobie przed telewizor, to obejrzymy Friendsów. Widzimy się rano. No, dzień dobry. Witam się z wami z sypialni. Słuchajcie, jest godzina 10:30, a ja jeszcze nie jadłam śniadania. Nie wiem, czy wy też tak czasem macie, że jak macie dużo rzeczy do zrobienia, w sensie pracuję zdalnie dzisiaj i właśnie tak miałam, że usiadłam rano do kompa i jakoś tak było tego no sporo, a weszłam w taki dobry tryb, nie? Że cały czas coś robię i jakoś tak zapomniałam o Bożym Świecie, a normalnie słuchajcie o godzinie 9, bo to jest zazwyczaj godzina, o której jem śniadanie, to ja po prostu czuję, jak już mi kiszki marsze grają i nie jestem w stanie wytrzymać, nie? Także jestem w szoku. Chciałam wam nagrać moje śniadanie, ale nie będę mogła zrobić dokładnie tego tak, jak wcześniej sobie zakładałam, bo Andrzej od rana ma urwanie głowy i cały czas wisi na telefonie, ma jakieś tam spotkania, a siedzi w salonie. Więc nie mogę gadać, bo on ciągle z kimś gada, a nie chcę mu przeszkadzać w pracy. Więc myślę, że wezmę się za to śniadanie i wam je nagram, ale żeby nie przeszkadzać Andrzejowi, to ja nie będę gadać, a podstawimy po prostu potem pod to jakąś muzyczkę. Tak myślę. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle powiem wam, że jeszcze się nie ogarnęłam. W sensie jeszcze nawet prysznica nie wzięłam i wstyd się przyznać, ale tak zajęłam się robotą, że nawet jeszcze zębów nie mam. Także idę zjeść śniadanie, a potem się szybko ogarnę, bo no, nie jest dobrze. Teraz wysłuchajcie jednego placka, tortille. Akurat ta jest z Biedronki. Zważę sobie oczywiście, no powiedzmy, że 62 dla równego rachunku gramy i powiem wam, że mam aplikację, w której sobie to zapisuję i wybrałam sobie tortillę, nie dokładnie tą, którą mam, ale porównywałam sobie kaloryczność, bo już nie chciało mi się dodawać nowego produktu. Oczywiście zaraz resztę tutaj też pozmieniam. Wszystko, czego będę używać, na pewno zważę i potem będę mogła wam pokazać, ile to miało kalorii, ile było tłuszczu, białka i węglowodanów. Czy wy też tak sprawdzacie jajka? Powiem wam, że ja żadnego nie użyję, dopóki nie sprawdzę go w wodzie. Oczywiście potem i tak je wącham, jak je rozbijam, ale zawsze je wrzucam do szklanki wody. I jak wypływają, to znaczy, że lepiej już ich nie używać. Jakby co, to słuchajcie, zmierzyłam to na tej małej patelni i nie było tu ani grama tłuszczu. Po prostu wbiłam tu jajka i jeżeli o mnie chodzi, to ja jem tylko taką jajecznicę, która jest już naprawdę mocno usmażona i nie jest mokra, tylko jest sucha. Więc dam jej jeszcze chwilę i przejdziemy potem dalej. Wrzuciłam sobie na razie samego wrapa na patelnię. Mam nadzieję, że zrobi mi się troszkę bardziej plastyczny, jak mi się nagrzeje. I za chwilę pokażę wam, co będę wkładać do środka. Dodałam już pomidorki, steruję sobie
moją uwagę i dodam rukolę. Ja kupiłam w ogóle chyba w sklepach, już zawsze jest taka ta umyta. Nie żałuję sobie, bo rukolę bardzo lubię. O, może jakiej mało. No ale w sumie listki, nic ciężkiego. Dobra, zawijam i wrzucam na patelnię. Jeszcze odrobinę, słuchajcie, co sobie podpiekę, tak żeby tortilla zrobiła się może trochę bardziej chrupka. Ale już teraz mogę wam pokazać, bo już mam wszystko odmierzone. Tak mi to wyszło, jeżeli chodzi o składniki. I jak widzicie, to śniadanie ma 454 kalorie. Macie dokładnie napisane, ile jest białka, tłuszczy, ile węgli. Oczywiście te wrapy z tortilli mogłyby mieć trochę inne makro, ale tak jak mówiłam, nie chciało mi się już tego tak dokładnie wpisywać od początku, więc użyłam sobie tych, które po prostu kalorycznie mi się zgadzały, a były już wpisane w aplikację. No. Dobra, wracam do patelni i biorę się zaraz za jedzenie. I tak prezentuje się moje śniadanie. Wygląda bardzo smakowicie. Pozwólcie, że odpuszczę sobie jedzenie przed kamerą, bo nie potrafię jeść ładnie. Biorę się za szamę i zaraz do was wrócę, powiem wam, czy było smaczne. Ja, słuchajcie, z powrotem w sypialni, czyli w moim biurze. Już sporo zjadłam, ale chciałam wam powiedzieć, że to jest absolutnie przepyszne. Naprawdę ekstra śniadanie. 10-15 minut roboty, jakieś 15 minut to trwało, ale wiecie, nagrywałam pomiędzy. Jakbym to miała robić tak po prostu, pewnie też tak dokładnie tego nie liczyła, to na pewno poszłoby szybciej. Powiem wam, że mega żałuję, że nie mogę częściej jeść jajek. Niestety jestem na nie uczulona i nie powinnam spożywać ich za dużo, dlatego właśnie takie rzeczy typu jajecznica czy omlet jem dosyć rzadko, ale Boże, jakie to jest pyszne, słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo. Najedzona, słuchajcie, więc szczęśliwa. Wracamy się z wami, myślę, że już pożegnać. Ogólnie powiedziałabym, że jeżeli chcielibyście sobie zrobić takiego wrapa, to polecałabym dać do niego jednak jajecznicę z dwóch jajek, a nie z trzech, bo ta porcja była bardzo duża. Natomiast błąd może trochę zrobiłam, bo powinnam była ją zrobić właśnie z dwóch jajek, ale ponieważ nie jadłam śniadania, bo jem posiłki pierwsze o 9, a drugi o 12, no to stwierdziłam, że zrobię sobie tą porcję już większą, no bo kolejny posiłek, który zjem, to już na pewno będzie obiad. Jestem przekonana, że już nie zjem nic pomiędzy. No i nie do końca było to mądre rozwiązanie, przyznaję. Także następnym razem dwa jajka, myślę, żeby absolutnie wystarczyły. Było to bardzo sycące śniadanie, tak czy siak. Teraz jeszcze wzięłam sobie mój soczek. Słuchajcie, jakbyście go szukali w Biedronce, to zazwyczaj on jest dużo jaśniejszy. Teraz go sobie wymiąchałam, ale ogólnie to opadają te farfocle na dół i sam sok, jak stoi na półce w sklepie, ma dużo jaśniejszy kolor, ale jest absolutnie przepyszny, chociaż Andrzej naprawdę twierdzi, że śmierdzi, ale nie zgadzam się z tym. Dobrze, uciekam, wracam do pracy. Wam życzę miłego wieczoru, bo będziecie, tak, będziecie oglądać to wieczorem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia.